Znajdujemy się w siedzibie Dzieła Kolpinga w Polsce, to jest nasz sztab kryzysowy. Wspieramy akcję Solidarnie z Ukrainą. W tym momencie mamy spakowany w kartony pierwszy transport, który za 2 dni wyrusza prosto na Ukrainę, do Uszhorodu, gdzie jest nasza partnerska organizacja. Przede wszystkim zachęcamy do tego, żeby wesprzeć naszą zbiórkę. Zbieramy pieniążki w Polsce, zbieramy w całej Europie. Te pieniądze pozwolą nam kupić sprzęt specjalistyczny. My będziemy wysyłać kolejne transporty. Teraz jedziemy do Uszhorodu, za parę dni planujemy jechać kolejnym samochodem do Lwowa. Tutaj nasza baza cały czas się zapełnia. Za tydzień ruszamy znowu, podejrzewam, że jak tylko zapełni się nasza sala po raz kolejny, zapełnimy busa i znowu ruszymy w stronę granicy. W tym momencie udało nam się zebrać dużo żywności długoterminowej, leków, które są bardzo deficytowe i przyjechały do nas właściwie od pojedynczych wolontariuszy, ale również z zagranicy. Już przyjechał cały samochód leków z Danii, za który jesteśmy super wdzięczni, bo są to rzeczy, które w Polsce są w tym momencie nie do zdobycia. Oprócz tego mamy dużo takich sprzętów specjalistycznych, na przykład zakupy butów wojskowych. Dzieło Kolpinga w Polsce jest częścią Międzynarodowego Dzieła Kolpinga. Jest to organizacja ogólnoświatowa. Wspierają nas wszyscy partnerzy w 60 krajach świata. My jesteśmy najbliżej Ukrainy. I po naszej stronie jest przede wszystkim ta codzienna praca, czyli przygotowanie, pakowanie darów, robienie zakupów i wysyłanie ich jak najszybciej na Ukrainę, ale wspiera nas cała Europa. Kolping międzynarodowy, który ma siedzibę w Niemczech, ogłosił zbiórkę fundraisingową. Już nam się udało w Niemczech zebrać ponad 200 tysięcy euro. Potrzeby są ogromne. Nasi przyjaciele na Ukrainie mówią, tutaj wszystko jest potrzebne. Potrzebujemy wszystkiego w każdej ilości. Przybywa do nas coraz więcej ludzi, którzy potrzebują wsparcia, pomocy, dachu nad głową, jedzenia. To są ludzie często chorzy, to są osoby niepełnosprawne, matki z małymi dziećmi, a oprócz tego oczywiście osoby, które walczą za swój kraj, które potrzebują wszelkiego rodzaju pomocy medycznej. Te działania, które się dzieją, są niesamowite i ilość ludzi, którzy przychodzą do nas, by nam pomóc, przekracza wszelkie nasze oczekiwania. Ale potrzebujemy waszej pomocy dalej. Każde ręce do pracy się liczą, każdy wolontariusz, każda złotówka wpłacona na nasze konto i każdy choćby najmniejszy dar, który przyniesiecie tutaj do nas, do naszej siedziby.